Kto mi powie, czym jest miłość? Uczuciami. Ale do kogo może? Do rodziców. Tylko? Tylko. No właśnie. Coś więcej. Ktoś, do babci. Ktoś, do babci, tak. Czyli do rodziny, tak? Czy kogoś spoza rodziny także można kochać? Do innych ludzi. Tak, do kogo mianowicie? Do młodszych kolegów. Do braci koleżanki. W rodzinie się obdarzacie miłością. Para. Proszę? Para. Para. Co to znaczy para? Kto jest parą? Chłopak i dziewczyna. A jak się kocha? Co to znaczy, że się kogoś kocha? Co się robi wtedy? Przytula. O to powiedz tą. Tam to mamy. Przytula. Jak jeszcze wyrażamy miłość? Jest. Proszę, Tomek. Powiedzieć kocham cię. Czyli słowami powiedzieć prosto kocham cię. Śmiało. I kocham. Że się zebrę. Potem na pewno mogą wziąć ślub, ale są nieraz takie pary spacerujące po parku, po ulicach, prawda? I jak te pary? Na przykład trzymają się za ręce, brawo. Co jeszcze robią czasami? Chodzą ze sobą. Tak, a co to znaczy chodzą ze sobą? Na randki. Na randki? A co to jest randka? Ślub. Nie. Dyskoteka. Na przykład, czyli co? Żeby się umówić na randkę, to co trzeba? Zaprosić. Czy jak sobie okazują miłość? Proszę. Daję sobie kwiatki. Kwiaty? A kto komu daje kwiaty? Tam muszę być. Tam. Na przykład mąż żonie. Jak się witają na przykład? Miłości biorą się dzieci, prawda? Wiktor, co jeszcze? Całują się. Brawo, całują się, no oczywiście. Jak się witają, to chłopak na przykład całuje dziewczynę.